O, jestem słyszalna. Temat prelekcji taki może przewrotny nieco, nie nakładaj na skórę niczego, czego zjeść nie możesz, natomiast ma duży sens. Jestem przedstawicielem polskiego producenta dermokosmetyków organicznych, w pełni naturalnych. Organic Life, produkujemy w Jankach pod Warszawą. Firma zaopatruje się u najlepszych dostawców, ale o tym powiem za chwilkę. Natomiast głównym tematem mają być kosmetyki i to, co nakładamy na naszą skórę. Moi kochani, kosmetyka pojawiła się już 600 lat temu. Tak donoszą pewne publikacje. Starożytny Egipt, kosmetyka staje się przejawem takiego wytworniejszego trybu życia. I już wtedy do kosmetyków zaczęto wkładać toksyczne składniki. No, poczekaj, zbyt wolno mi się to przestawia. Można również pielęgnować naszą skórę inaczej. Dlaczego? Skóra to największy organ człowieka. Nie wiem, czy mają Państwo świadomość, że waży około 4,5 kg i przy średniej wielkości człowieku, myślę takim jak ja, to jest około 2 m². Jest to nasze jakby trzecie płuco. Jest bardzo ważny organ i ważne, żebyśmy bezpiecznie pielęgnowali. Jakie mamy funkcje skóry, pewnie wszyscy wiemy, ale tak pokrótce: ochrona przed promieniowaniem, regulacja temperatury, jest to organ wydalniczy, przed patogenami wszelkimi, czy to z otoczenia, czy to właśnie z kosmetyków nas chroni i świadczy o naszym stanie zdrowia. Narażona jest na bardzo dużo uszkodzeń. Uszkodzenia mechaniczne pozostawiają nam blizny, paskudne blizny szpecące. Skóra jest narażona też na wszelkie pooperacyjne rany. O, dziękuję uprzejmie. Zmiany chorobowe też się objawiają na naszej skórze. Pokazują bardzo często wewnętrzny stan naszego organizmu, uzewnętrzniony jest na naszej skórze. No, mamy tutaj takie paskudne, brzydkie przykłady. Popękana, sucha, wysuszona, w fatalnym stanie, ponieważ zdarza się, że pracujemy wiele godzin w pomieszczeniach klimatyzowanych. Wysusza nam to skórę. Bardzo często pracujemy przy pewnych toksynach, detergentach. Często źle pielęgnujemy tą skórę i też ona jest wówczas zdecydowanie przesuszona. Zmiany naczyniowe. Bardzo często spotykamy ludzi z problemami naczyniowymi. Są to młodzi ludzie, są to dorośli ludzie, dojrzali i tutaj problem najczęściej również od wewnątrz należy zażegnać, nie tylko zewnętrznie działając. Tutaj mamy przykład zmian trądzikowych. Dotykają głównie ludzi młodych, ludzi w czasie, okresie dojrzewania, natomiast również my, dorośli, dotykani jesteśmy trądzikiem różowatym. Sama byłam tego przykładem, miałam okropny trądzik różowaty, leczyłam to wiele lat, pozbyłam się, jestem szczęśliwa z tego powodu. No właśnie, i tutaj o przenikaniu. Bardzo długo nie rozumiałam, co to znaczy przenikanie skóry i jak kosmetyk, to czym się umyje, może spowodować jakieś zmiany w moim ciele. Albo może. Najnowsze raporty badawcze potwierdziły, że szkodliwy wpływ na zdrowie wielu składników, które znajdują się w kosmetykach, ponieważ przenikają do naszego krwioobiegu i później wędrują po naszym organizmie. No i tu właśnie mamy przykład takich preparatów, preparatów produkowanych w laboratoriach. Tak dokładnie wygląda produkcja kosmetyków co niektórych. Przenikanie poniżej 3000 daltonów, jeżeli cząsteczka jest tak mała, potrafi przeniknąć do naszego organizmu. Stanowi to niebezpieczeństwo. A wyczytałam bardzo ważną rzecz, że dorosły człowiek dziennie średnio stosuje 9 produktów do pielęgnacji ciała. Wiele razy naliczyłam ich więcej, ale 9, które łącznie mogą zawierać ponad 100 różnych chemikaliów. Jeżeli odwrócimy opakowanie, mamy skład INCI, ale może o INCI zaraz. O właśnie, dlaczego warto czytać składy kosmetyków te INCI? Fakt, one są napisane, proszę Państwa, bardzo małymi literami, ciężkie do przeczytania, ale znalazłam na to sposób. Robimy zdjęcie telefonem, rozszerzamy i przeczytamy wszystko. Tak naprawdę jestem okularnikiem, mam bardzo mocne okulary i nie jestem w stanie przeczytać INCI składów nawet naszych produktów. Znalazłam na to sposób. Robimy zdjęcie, powiększamy i widzimy wszystko. Dlaczego warto czytać? Ponieważ na przedniej części opakowania bardzo często napisane jest, że ma jakieś olejki odżywcze, kompleks ziół, a w momencie, gdy odwrócimy opakowanie, ten skład INCI pokazuje coś zupełnie innego. To jest akurat skład INCI, produktu, który sobie zostawiłam, ten skład INCI. W momencie, gdy miałam trądzik różowaty, moja twarz wyglądała jak taki paskudny kotlet bity. Nie mogłam niekiedy się umyć nawet zimną, przegotowaną wodą, bo spowodowało to ból. Tak wyglądał mój lek apteczny, znaczy preparat apteczny. Miał PEGI i miał 4 parabeny. Ciekawa jestem, dlaczego mnie tak strasznie piekło i szczypało. I tutaj pokrótce napisałam Państwu, jakich składników, jakich substancji powinniśmy unikać w naszych produktach. I też dlaczego. Są to parabeny. Mogą wywoływać pokrzywkę świąt, negatywnie wpływają na zarodek ludzki, zabronione do stosowania w ciąży, do pielęgnacji dzieci i w trakcie laktacji. Kobiety nie powinny absolutnie używać rzeczy, które zawierają paraben. U mężczyzn ponoć feminizująco działają. Wtalany, znowu mamy hormonalne zaburzenia, mamy szkodliwe dla nerek, wątroby, płuc, podejrzane nawet o rozwój cukrzycy typu 2. Widziałam takie opracowania. SLS, typowy podbijacz piany. Kiedyś, dawno, dawno temu używane były SLS-y do czyszczenia pokładów statków. W każdym produkcie, który się pieni, prawie w każdym komercyjnym są SLS-y. One są dopuszczone do produkcji kosmetyków, nawet naturalnych, nie wiedzieć dlaczego. Wysuszają skórę, mogą nasilać łuszczycę, nasilają atopowe zapalenie skóry. Przenikają też przez skórę. Formaldehyd, ale się rozsypało. Podejrzany o właściwości rakotwórcze. Podrażnia drogi oddechowe i mnóstwo innych jeszcze ma działań. Najczęściej w składzie INCI pod takimi nazwami występuje. Dla osób zainteresowanych mamy taką ulotkę, gdzie są podane poszczególne te składniki toksyczne i opisane, jak w składach INCI one występują, pod jakimi nazwami, bo nazwy handlowe są inne od tych tutaj, które ja użyłam. Glikole, nazwa PEK, PEK, na pewno w większości produktów są, wysuszają naskórek, wzmagają AZP, nasilają trądzik, uszkodzają naszą skórę. Parafina, wazelina, olej mineralny. Dużo osób myśli, że to jest nawilżenie. Wiecie, ja kiedyś chodziłam na takie zabiegi parafinowe na dłonie, a wiecie, że nie działało? No tak po tym zabiegu to miałam takie ręce fajne, ale po umyciu ich już niekoniecznie. Zastanawiałam się, dlaczego u mnie nie działa, a mówią, że powinno działać. Nie jest tłuszczem, nie nawilża. Parafina i wszystkie pochodne parafiny powlekają naszą skórę filtrem, który jest nieprzepuszczalny. Jeżeli mamy kosmetyki na parafinie, nic nam nie przeniknie. Nawet jeżeli jakiego bardzo bogaty wyciągi ziołowe będą dodane do parafiny, do oleju mineralnego czy wazeliny, niestety nie przenikną nam do ciała. Parafina na to nie pozwoli. Poza tym te składniki przyspieszają starzenie skóry, blokują, zabrakło mi słowa, a na tej stronie powinno to słowo być. Co one blokują? Blokują wydzielany toksyn na zewnątrz. O, tak to miało być. Pójdźmy wazelinę, dalej. No właśnie, powoduje trądzik, zatyka pory, izoluje skórę, nie nawilża. To jest sztuczny efekt nawilżenia. Moi kochani, trafiłam ostatnio, niedawno, na książkę. Strasznie zaintrygował mnie temat. Tytuł: Niebezpieczne kosmetyki. Myślę to, że one są niebezpieczne, to już wiem. Ale moi kochani, tego się chyba nie da powiększyć. Podtytuł jest: Jak uniknąć nowotworów, bezpłodności, chorób tarczycy, przedwczesnego starzenia i innych dolegliwości. I doktor Rutger Dalk w przedmowie. No nie wyświetla się cały, a wyczytałam taki, spisałam cytat. Niniejsza książka skonfrontuje Was z tym, co zawsze chcieliście słyszeć o toksynach występujących w Waszym otoczeniu, albo też o tym, czego nigdy nie chcieliście usłyszeć, a co koniecznie powinniście wiedzieć. Przeczytałam tą książkę, nie czyta się jej jako lekturę popularno-naukową, czyta się to jak kryminał. Są podane nazwiska, są podane powiązania, wówczas jesteśmy w stanie sobie zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy są dopuszczone, kiedy nie powinny. Wracam do przenikania poniżej 3 daltonów cząsteczki. Jest też dobra strona tego przenikania, ponieważ ekstrakty ziołowe mogą przeniknąć i mogą kondycjonować naszą skórę. Oto też znalazłam, chyba w tej samej książce, cytat. Powoli stajemy się składowiskiem toksyn. Ile kosztuje ładnie pachnący szampon, żel pod prysznic czy też krem? Może kosztować nas zdrowie. No i takie małe zapytanie, czy jesteśmy świadomi. Przepraszam Państwa bardzo, przedtem patrzyliśmy na tę prezentację, otwierała się dużo lepiej, w złym formacie ją otworzyliśmy. Czy jesteśmy świadomi, że jeżeli będziemy używać syntetycznych produktów, zatruwamy nasze środowisko? I przyjdzie taki moment, kiedy tak będzie wyglądać nasza przyszłość. Nasza pewnie nie, ale myślę, że moim wnucząt, prawnucząt pewnie tak. Bardzo bym tego nie chciała. Przemysł komercyjny, produkcja syntetyczna prowadzi do degradacji naszego środowiska, zapylenia, produkty są opracowywane w laboratorium, w syntetyczny sposób. Tak też byśmy nie chcieli, żeby nasza planeta wyglądała. Nie chcielibyśmy zostawić naszym dzieciom takiej spuścizny. Proces produkcji, powstawania, może zapachów, może konsystencji. Popatrzmy teraz, jak wygląda skład kosmetyku naturalnego i syntetycznego. Po mojej prawej stronie naturalny skład, po lewej taki syntetyczny, taki typowy, komercyjny. Syntetyczne składniki aktywne, tu mamy witaminy wegańskie i składniki aktywne. Tu, gdzie mamy emolienty syntetyczne, tu są naturalne oleje i masła. Syntetyczne wypełniacze, no bo czegoż się możemy w syntetycznym produkcie spodziewać? Ekstrakty botaniczne, konserwanty syntetyczne, a tu pochodzenia naturalnego. Różnica dla nas jest ogromna, dla naszej skóry. A jakie grzechy popełniamy wobec naszej skóry? No pewnie każdy z nas nieraz, nie każda, myślę, mówię do pań, niejednokrotnie zdarzyło się ze zmęczenia, z przemęczenia, z braku czasu zapomnieć o demakijażu. Nie wolno nam tego robić. Pielęgnacja niezgodna z naszą cechą z cery, czyli krem i całe inne pielęgnacyjne produkty niedobrane, nawilżające, kiedy skóra jest tłusta, używamy nieraz czegoś, bo tam siostra albo ktoś ma do naczynek, to posmaruje buzię, chociaż tych naczynek nie mam. Absolutnie. Krem powinien być dostosowany do naszej cechy. Zbyt gorące prysznice, brak tonizowania, niestosowanie kremów dzień-noc jest też mega ważne. Każdy z nich ma przypisaną funkcję. Brak nawyku peelingowania zarówno twarzy, jak i ciała. Powinniśmy ścierać nasz martwy naskórek. Podążanie za trendami. Pewnie Państwo pamiętacie, jeżeli ktokolwiek z Was ogląda telewizję, 2-3 lata temu był bardzo popularny olejek arganowy. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment, kiedy olejku arganowego było wszędzie pełno. On był we wszystkim i wszędzie go było pełno. Słuchajcie, minęło 2 lata, czy ktoś mówił o olejku arganowym? Czyżby on stracił swoje właściwości lecznicze? Teraz mamy produkty z węglem. Ostatnio widziałam parę reklam. Wszystko jest węglem. Pchają ten węgiel do wszystkiego. Do pasty, do maseczek, do żeli, do buzi, do czego się tylko da. Ja myślę, że to jest kwestia roku, pół i ten węgiel znowu zostanie zapomniany, przestanie mieć te cudowne właściwości i na miejsce węgla przyjdzie cośkolwiek innego. Co do grzechów, to mamy pomijanie pielęgnacji szyi przy demakijażu buzi. Słuchajcie, twarz kończy nam się tu. Nie zapominajmy o naszym dekolcie i szyi. Chodzę na siłownię i cóż mnie zawsze dziwi, przychodzą niektóre panie w pełnym makijażu. Słuchajcie, puder, wszystko jest na miejscu, więc po czym się pocą, obcierają, dotykają tych wszystkich urządzeń rękoma. Po czym tymi rękoma przecierają twarz. Grzech śmiertelny w stosunku do naszej skóry. I też nie powinniśmy zostawiać skóry mokrej do wyschnięcia w naturalny sposób. Wydawałoby się, że to nic takiego, a jednak odparowuje nam wtedy woda nadmiernie. A tu teraz powiem Wam parę słów o firmie, którą prezentuję. Twórca składów, nie wiem czy Państwo może mieli ktoś kontakt, Arkadiusz Śnieżko, tworzy autorskie kompozycje na bazie ekstraktów ziołowych i naturalnych emolientów. Kieruje się cytatem z Biblii. Pan stworzył z ziemi lekarstwa, człowiek mądry nie będzie nimi gardził. Brakło na prezentacji. No tak mniej więcej chciałoby się, żeby wyglądał proces produkcji, żeby to wszystko było takie piękne. Wykorzystując najnowsze technologie, badania laboratoryjne, opierając się też na wielosetletniej tradycji ziołolecznictwa, powstają przecudowne składy, które kondycjonują naszą skórę, na pewno im nie przeszkadzają. Mamy opracowany naturalny proces ekstrakcji ziół. Nie powoduje degradacji naszego środowiska. Mamy... No właśnie, nie wiem dlaczego to się tak rozjechało, może ktoś mądry na sali jest. Ale przedtem próbowaliśmy, była idealna. Chyba źle to otworzyliśmy tym razem. Jesteśmy laboratorium botanicznym. I tak jak wspomniałam, wielosetletnia tradycja ziołolecznictwa. Na bazie tej wiedzy tworzy swoje wyciągi. Mamy również potwierdzone działanie naszych produktów badaniami klinicznymi. Są to badania kliniczne osób, które zdecydowały się na poddanie takim badaniom z problemami skórnymi. Naczynka, tam jest cera naczynkowa, cera trądzikowa i wypadające włosy. Mamy badania aparaturowe po stosowaniu po czterech tygodniach zastosowania. Słuchajcie, efekty są mega. Nie mam zdjęć z tego, widziałam te zdjęcia. Nie mam tych zdjęć do dyspozycji, żeby Państwu pokazać. Na pewno na stronie Organic Life gdzieś będzie można je znaleźć. I to wszystko po to, żebyśmy mogli bezpiecznie pielęgnować naszą skórę, w pełni bezpiecznie i cieszyć się zdrowiem i dobrym wyglądem przez wiele lat. Dlaczego mówię, że jesteśmy wyjątkową firmą? Ponieważ ponad to, że wszystkie nasze wyciągi ziołowe kupujemy tylko i wyłącznie u certyfikowanych biodostawców, postanowiliśmy pójść krok dalej i mamy własne plantacje. Plantacje w Górach Sowich, w Jedlinie Zdroju dokładnie, nie wiem, może ktoś z Państwa był, piękna, malownicza okolica, w Jedlinie Zdroju. W tamtym roku zasadziliśmy 16 hektarów własnych ziół, po to, żeby mieć pewność, gwarancję jakości, czystości. Mamy tam m.in. oczar wielkilijski, perukowiec, miłożon dwuklaprowy, arnikę górską i jeszcze mamy rokitnik, nie zmieścił się na prezentacji. Mamy również drugą plantację. Od niedawna zaczęliśmy od 2 krzewinek. Jest to aloe arborescens, jest to aloes drzewiasty. Ta nasza plantacja mieści się na Sycylii. Zaczynaliśmy od 2 krzewów, które Pan nam użyczył. W tej chwili, widząc co robimy, w jaki sposób robimy, spodobała się uczciwe podejście firmy do klienta i nie tylko do produktu. Postanowił odsprzedać nam większą część. Mamy dużą plantację aloes arborescens na Sycylii. Mamy również plantację aloe vera w Grecji. Rośnie tam też opuncja. Wszystkie te rzeczy mamy, wszystkie te składniki mamy w naszych produktach. Wykorzystujemy do produkcji. Opieramy się na 3 filarach, myślę, bardzo bezpiecznych i bardzo etycznych. Mamy najbogatsze kompozycje ziół. Mamy badania naukowe, które potwierdzają skuteczność. No i opieramy się też na tradycji. Bezpieczne składniki, o czym mówiłam, tylko z certyfikowanych bioplantacji. Fitoregulatory. Są to takie maści zamknięte w pojemniczkach od kremu. Każda z nich ma swoją funkcję. Około 45% wyciągu danego zioła w każdym tym pojemniczku. Kasztanowiec działa na naczynka, uszczelnienie. Mamy tu arnikę górską, cudownie goiśniaki w moim przypadku. Odbarwiłam sobie starcze plamy z rąk. Jest dobra na stłuczenia również. Bylica, boże drzewko, odmrożenia, odleżyny i wszelkie alergie. Oczar wielgilijski. Tutaj w pewnym miejscu możemy się wyzbyć hemoroidów. A tak w ogóle na twarz, jeżeli nakładamy na twarz, to przy cerze trądzikowej zmniejszamy objawy trądziku i zmniejszamy blizny potrądzikowe. Przestęp biały, cudowna rzecz. Bóle reumatyczne ustępują, bóle jakieś po siłowni, po przetrenowaniu, też fajna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o nakietek lekarski, działa antyalergicznie, antyseptycznie, nawilżająco, fantastyczne produkty. Mamy w swojej ofercie botaniczną terapię nawilżającą. Jest to jedyna taka terapia u nas, która na etapie mycia już nawilża. Zawdzięcza to bazie myjącej z kokosa. Seria odmłodzeniowa. W każdym z tych słoiczków jest około 10-15 ziół. Przeciwstarzeniowa, uciekła mi, przeciwstarzeniowa. Tu mamy botaniczną terapię naczynkową. Bardzo przepraszam Państwa za jakość tej prezentacji. Wcześniej jak otwieraliśmy, wyglądała całkiem normalnie. W tej chwili wygląda, jakby była na etapie konstruowania dopiero. Seria dla ludzi z problemami trądzikowymi. No problem. Czyli tak naprawdę rozwiązanie na wszelkie problemy. Balsamy do higieny intymnej. Bardzo ważne jest, abyśmy odpowiednio i bezpiecznie pielęgnowali te okolice. Są bardzo wrażliwe i mają ogromną wchłanialność. Szampony myjące, balsamy. U nas wszystko jest na zasadzie balsamów myjących. Balsamy myjące do włosów, mamy ich 7 rodzajów, dlatego że mamy 7 schorzeń, na 7 schorzeń. Łupież tłusty, łupież suchy, włosy wypadające, włosy zniszczone, takie zwykłe, normalne na przykład dla dzieci albo jak nie mamy żadnego problemu, przytłuszczające się, wysuszone. Każdy problem znajdzie inne zioło, dlatego jest ich tyle. Cudowna biopasta. Nie zawiera fluoru, triclosanu, SLS-ów. Mamy za to aloes, arnikę, rumianek, szałwie, tymianek i dąb przypółkowy. Przeciwdziała paradontozie, mówią o tym, cofa zmiany paradontozy, nie wiem czy to jest możliwe, nie jestem specjalistą, ale mamy tu specjalistkę. Byli klienci, którzy mówią, że cofa te zmiany paradontozy, czyli one się przestają chwiać. Dezodoranty bez aluminium, bez blokerów, peelingi, cudowna rzecz, zarówno do twarzy, jak i do całego ciała. Poprawiają nawilżenie skóry, napiętość skóry, koloryt, a nie natłuszczają, ale po chwili te wszystkie oleje wchłaniane są i skóra jest bardzo nawilżona, jędrna, elastyczna, natomiast nie jest tłusta. Przez pierwsze 5 minut okropnie tłusta. Mamy bardzo bogatą serię Organic Men do pielęgnacji męskiej skóry, czyli żebyśmy nie byli gołosłowni. Myjemy buźkę, myjemy ciało, myjemy włoski, myjemy ciało i włoski jednym, myjemy nasze miejsca intymne. Poniżej balsam po goleniu, wszystkie te chrostki, ludzie, którzy są wrażliwi na te cięcia maszynką, nie mają problemów po użyciu tego balsamu po goleniu. Mamy serum do buźki, mamy skałkę wulkaniczną, mamy peelingi dla mężczyzn. I taką ofertę bogatą firma ma. I tak jeszcze króciutko podsumowując, polska firma, zasięg europejski, dlatego że mamy klientów w całej Europie i już nawet poza. Ostatnio rejestrowałam panią z Calgary, niekoniecznie wiem jak tam będą te produkty do nich dochodzić, ile czasu. W Europie fajnie to działa. Mamy we Włoszech partnerów, mamy w Niemczech, w Anglii, w Szwajcarii, w Holandii chyba. Coraz bardziej rozchodzi się wieść o naszych cudownych produktach, tym bardziej, że ceny są takie po prostu nie europejskie, tylko polskie. Własne plantacje wyjątkowych roślin, naturalne technologie, bezpieczne i certyfikowane składniki, organiczne oleje, masła i ekstrakty, które są ekstrakty ziołowe, które są użyte. Są to, trzeba podkreślić, autorskie kompozycje ziół i metody ekstrakcji autorskie Arkadiusza Śnieżko. Praca nad jednym poszczególnym produktem trwa u niego około 4 lat. To są bardzo rozważnie skomponowane produkty. Atrakcyjne ceny, promocje, mamy również program lojalnościowy dla naszych klientów, którzy chcą być z nami dłużej. Tymczasem ja zachęcam, mamy stoisko tuż przy wejściu do sali sprzedażowej. Chętnie opowiemy coś więcej o naszych produktach, co mam w swojej ofercie, co na co dobrze działa, gdzie nas znaleźć. Nie sprzedajemy w sklepach stacjonarnych, sprzedajemy tylko przez internet, żeby zmniejszyć koszty. Chcemy pominąć wszystkie te koszty działów handlowych, magazynów, żeby te produkty były w cenach tak naprawdę dostępnych dla każdego Kowalskiego. I taka jest nasza wizja, że w każdej łazience z czasem zagoszczą nasze produkty, no i ludzie będą mieli bezpieczną, zdrową pielęgnację skóry, przy czym, tak jak mówiłam wcześniej, pewne składniki przenikają do organizmu. Po przejściu do organizmu też działają w paskudny sposób, nawet rakotwórczo. Oczywiście musi to być mnóstwo lat i mnóstwo produktów. A więc zapraszam Państwa, tam będziemy też rozdawać takie kartki i na tej kartce będzie opisane nazwy handlowe tych rzeczy, których powinniśmy unikać. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania z ofertą. Dziękuję Państwu.